Siema, siema, cześć, cześć. Sprawdzimy sobie Stalkera dwójeczkę. Bo wyszedł. Puste pole jeden, dobrze. Początkujący, Stalker, weteran. No jestem początkujący. Wiecie, że jeszcze nigdy Stalkera nie grałem w jedynkę? Nie wiem, czy ja w jedynkę grałem. Chyba grałem w jedynkę Stalkera. A może nie, dobra, jestem początkujący. Tryb fabularny. Dobra, tryb fabularny. Jestem początkujący, bo jeszcze nigdy nie grałem. Na pewno później będę mógł zmienić na mniej początkującego, ale żeby fajnie się tu grało i oglądało, to sobie dam na razie początkujący. Trochę sobie pogram, to sobie zmienię na Stalker. Dobra, co się dzieje? Pali się. No, jara się. Tak jakby wybuchło coś. Wrot jeszcze jest. Czyli tu nam pokazuje początek, tak? Czyli eksplodowała ta Czarnobyl eksplodował, tak? Co dotkniesz i cię... O, i po tobie. No i w tym momencie napisy końcowe, koniec gry, bo napromieniowało nas. I ten. I po 7 dniach żeśmy... A właśnie, czekajcie, muszę ściszyć, bo mam za głośno... To zaraz ściszę, bo mam za głośno grę. Last question, Dr. Dalek. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we... Listen, the zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or Circa for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity. Ptaki poleciały, dobra. Fajnie widać było w tle, no. O! The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently. Będzie można ciężarówką pojeździć? City officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. O! O, pomieniowanie jest. You alive back there? Yeah, I'm okay. Zone is really raging today. See that? It was a hell of a blast. I can't remember one. So fierce. Are we, close? Kind of. Wiecie, trzeba trochę rozjaśnić chyba. A mogę teraz? Teraz nie mogę. Central checkpoint could be on alert after the emission, but there's another way in. Crack in the wall to the left of the fault. Bugger off! Hope you didn't lose your secret artifact along the way. If it was outside the zone for too long, it would have lost its anomalous energy. But I've got this shiny metal thing to recharge it. One lucky activation and we have a gold mine here. Sector 9, visual detection of the vault. I say again, Sector 9, visual detection of the vault. Show me what you found. No, wygląda jak taka mała bomba atomowa. What the hell is this? I've seen artifacts taken from the zone before. They always burn out and fall apart real fast.
But this one? This one is not from the zone. Oh, I bet. Where'd you find it? In my laundry basket. Laundry basket. Who do you think you're talking to, huh? You have any idea what this scanner cost me? If it's not an artifact, it's gonna blow us all to hell! I won't let my hard work come to nothing because of you. I won't let you flush it down the shit. Klepał. Klepał. Gives me a new home. We gotta move. Ciężarówka fajna. Get to the scientist bunker. Nehoda will explain how to proceed with the scanner. He's waiting for you. Good luck. Grzybki. Ja tu gamę muszę zmienić. Dobra, już mogę się ruszać? Mogę. O, mam jakiś pistolet, dobra. Dobra, to zrobimy opcję. Grafika, wyświetlacz. GeForce dobrze, ale dobra, sterowanie, dzień, grafika. Gdzie tu gdzieś ostrość? Quality. Detale, odległość, dobrze, fajnie, ale tutaj. Wyświetlacz. No, bo ja mam 1080p, nie? Pole widzenia jest. Współczynnik klatek bez limitu, o proszę. Dobra, ale... Gdzie tu gamma jest? Jasność interferencji 17, jasność HDR. A 25. Czy tu jasnością HDR zmieniamy? Nie mogę zmienić, dobra. A tu jest jasność, kontrast, gamma, damy, o właśnie, gamę sobie damy. Tak, żeby przy nagraniu troszeczkę lepiej było, nie? Damy sobie, o, nawet na 60. Bo tego ledwo widać, nie? Dobra. Zapisz. O, już lepiej, nie? Dobra. Włącz latarkę. O! No, wygląda całkiem spoko. Czyli tutaj leci promieniowanie z reaktora. Żaby są. Żaby żyją, czyli jest okej, nie? Fajnie się biega. Trochę szybko chyba myszka tutaj działa. Będę musiał DPI może zmienić albo ustawienia. Spacja, dobra. O, jakiś prąd, woda, pewnie, może tak, żeby mnie pokopało od razu. Otwórz dziennik, P. Taki dzień, o! Tu znak zapytania jest, tam mam iść. O! O kurna! I to jest zone, to jest strefa, tak? Notatki. Ulepszenia są, dobra. Co było? L była latarka. Czyli mam czołówkę na... Bo on tu zapala, czyli czołówkę mam, dobra. Aha, czyli proszę, dobra. Podnieś, F. Aha, i tabem. Nóż. Takie buty. Coś tu się włącza? Coś tu chodzi. Pr, 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 pr.
V, żeby atak zwarciu wykonać. Mhm. I to tam mi schodzi. Zobacz, jak robię atak zwarciu, to tam mi schodzi ten pasek taki. Dobra. Ale prawym też mogę zrobić. Aha, czyli mam limit ataku nożem. Dobra, zobaczmy, coś tutaj jeszcze mamy. Fajnego, ja tutaj coś mogę zrobić. Coś mogę włączyć. Nie mogę nic włączyć. Czyli coś tutaj działa, bo jeżeli ten działa... O, o. Czyli coś tu działa, jakieś zasilanie jest. Ale nic tu, zero interakcji. Tu jakaś dziura. Niedostępne. Niektóre przedmioty można zniszczyć. No. No, to wygląda tak, wam powiem, że... Ding! Wow! Patrzcie, mamy czołg rozwalony. Aha, czyli tutaj dalej tędy. A nie mogę wyjść sobie? Oj, coś tu się dzieje. Co to było? I co, ty teraz w zombie się zmienisz? Teraz... Aha, czyli mogę od ciebie brać... No dobra, F. Nie, czemu upuść? Nie. U, anuluj. I zmieszczę tyle? Ale maksymalne obciążenie mam. Czemu tych nie mogę zabrać? Bo zabrałem. Dobra, gościa obrabowałem, nie? Mhm, czyli mało mam tutaj pocisków, na to wychodzi. No, ale AK, nie? To tu 3, 5, 7. Tu będzie trzeba chyba poczekać, aż to coś przeleci. No, oj, wstań. Tego nie mam czasu teraz. Przeleciało, dobra. No, dobra. Oj. Szybko uciekamy, bo mnie zaraz tu... O, właśnie. Coś, jakiś prąd leci. Tu w ogóle, czyli bym i... Nie mam żadnej maski. W ogóle tu jakiś stwór jest, nie? Ty! Dobre! Tu jest butla, jakbym strzelił w to, ciekawy czy eksploduje. Ty, puszkę było słychać. Przechodziłem. Czyli jestem tutaj blisko tego punktu, a tu mam się dodać tutaj, tak? Czyli tu pewnie czekał, jak mogę... No dobra. Dobra, to dawaj jeszcze latarkę jeszcze raz. Ja się jeszcze tędy przejdę kawałek, zobaczę co tu jest.
O, jakiś typ. Aha, tu jest ta... ta sfera, taka, tak jest jakiś prąd latający. Dobra. No, takie bagienka są. Główna misja, misja poboczna. Wróg, sojusznik. Dobrze. I zwłoki. Ty, tutaj, że... Paho, proszę. Proszę, Don. Don sobie stoi ze Snow Runnera. No, widać, że grat, nie? Widać, że grat. A, czyli tu wszędzie nie za bardzo mogę iść, bo trochę mi napromieniowanie tu jest. No, grzybki są, czyli... No dobra, tu jest jakaś coś. Jakaś chata jest. Świnia jakaś dzika, coś jest gdzieś tutaj. Co to jest? Co to jest? Ładuj. Dawaj, karabin, dawaj. Strzelaj! Tyle pocisków do takiego... No takie coś? O jeny. Ja tutaj muszę się naprawić. Którym to było naprawianie się? I? Nie i. Czekaj, którym ja tam musiałem? V? Nie, V to jest szybki atak. No przed chwilą ja się robiłem tą apteczką. E! O nie, E to jest... Puszka się napiłem. Q jest, dobra. Q jest leczenie. O, pięknie, od razu jestem wyleczony. Najedzony, wyleczony. Ty, no tyle pocisków na takie coś? No taką, nie wiadomo co to jest. Dzika świnia? Jakieś zmutowane coś. Kurna. A jeszcze gram na amator, nie? A lipa. Traktor. No, słyszałem, że jakaś dzika świnia, to myślałem, że to drzwi może skrzypią. Tu nic nie ma. Siekiera jest, siekiera by się przydała. Może trzeba było olać to mi. Mało pocisków mam. No. No, takie drewniane chaty, nie? Wychodki na zewnątrz, wiadomo, nie? O, proszę. Wiadro, naczynia. Ale fajnie jak się idzie, to słychać jak on... O! To mi się podoba i słychać nawet to, nie? Jak on tak... O, i tu jeden leży. Tu jeden leży. Pokaż go. O! A czemu jest upuść wszystko? Jak dam F. No. Dobra. Kiełbasa, wurszt. Słuchajcie, wurszt jest. Tutaj kubek coś się zbugował chyba. Zbugował się czy... A w ogóle jak to wygląda jak... O, dziura jest. Dobre. Tu mam nóż, tu mam jednego kałacha. To jest ten drugi kałach, bo jeszcze jednego mam. No. Ten ma tłumik ma? Fajnie. Dobra, nie masz gdzieś tu? O, coś jest jeszcze. Oj, czaszkę. Oj. Dobra. No splądrowałem tutaj miejscówę.
Nic więcej chyba tutaj się nie znajdzie. Co to jest? No promieniowanie tu jest. Użyj. O proszę. Coś pływa. Nie, nie chcę, żeby jakiś wąż mnie zaatakował czy coś. Jakaś ryba zbutowana. Słuchajcie, że coś pływa. O! Co to było? Co to jest? Wódka kozak! Wódka kozak. Zmniejsza promieniowanie silnie. Zwiększa głód słabe. Wódka kozak. A mogę jak co kliknę to użyć? Mogę, wypiłem. I co? Po wódce kozak coś będzie teraz? O! Coś chodzę jakoś inaczej? Nie. Trochę powinien się po całej flaszce chyba powinien troszeczkę się tutaj ten, nie? To jest mój czy nie mój? O, dawaj. Dobra, naboje się przydadzą. Dobra, tam był jakiś typ. To jest mój typ, nie mój typ. Ale coś strzelał i coś było dużego, coś tak bym powiedział, coś tak warczyło, nie? Pewnie to coś, co pływa tutaj w wodzie. To jak ja tu zejdę, to zaraz tam mnie coś wyskoczy pewnie. Aha, tam promieniowanie. Tu nic nie ma. O, jest fura. Nie pojedziemy. No coś tam jest. Gdzieś tu jeszcze chata jakaś była. O, tu jest jakaś chata. O. Aha, tutaj chlewik taki raczej. Tutaj amunicji raczej nie będzie. Jasno się zaczyna robić. O, zaraz latarkę będę wyłączać. Nie, nie to, że... Ale... Nie, jeszcze troszkę jest za ciemno. Księżyc widać, to nie, za wcześnie. Shift, aby szybko zejść. No jest bunkier niby. Ty, jak tutaj się świeci, to pewnie tam mega promieniowanie jest. O, nie mam siły. O, dawaj. No pięknie. No, zmęczyłem się. Tu nie mogę. Zobaczymy na mapie, czy to jest ten bunkier. No tu jest, dobrze jestem. To będzie trzeba gdzieś poszukać wejścia. O! A czeka, apteczka dobra. I co, co z nią? O, o właśnie, o właśnie, o to chodziło. Mi się podoba, tu jakieś beczki są. Jest, bunkier. Otwórz. No zobaczymy, jaka animacja będzie otwierania. O, dobrze, spluwę schował. Nie, no dobrze, wszystko poprawnie, ładnie. Elegancko. No. Użyj. Fajnie słychać, jak idzie po drabinie, to bing, 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 nie? No.
What the fuck happened here? Hmm? Co to jest? Leki przeciwpromieniowaniu. Dobrze. Oj. O. No zobaczmy. To może być niezła spluwa. AK-47U. Aha, ten ma mniejsze obrażenia. Ale ma lepszy zasięg. Celność ma lepszą. Dobra, a ten? Dobra, zobaczmy. Panie, bo to jakby z torby wyciągał, nie? No! Dobrze, trzeba tą spluwę zabrać, bo... Bo wiecie co? Bo może być tak, że te, nie? Artefakty. Detektor echo. Detektor echo. Detektor coś pozwala wykryć. Gdzie tu mamy? Mogę go sobie wsadzić gdzieś tutaj? Zamiast jest... Nie. Też tu nie, nie mogę. I mogę! Patrzcie, jest. Dobra, tylko jak detektor echo teraz odpalić? Oj! I w... kurne, w puszkę sobie wpierdzielę. I co, już zjadłeś tak szybko puchę? Hmm. Ja tu może wezmę kałaszka. Też nie, może na takie małe miejsce to wezmę pistolet. Do kałaszka mam dużo jeszcze pocisków. A właśnie, pod jedynką jest nóż, dwójka. Pistolet, trójka. Tu kałaszek, dobra. Do kałaszka mam najwięcej amunicji. O, tu też jakiś leży. Ale zanim go sobie zobaczymy, to zobaczymy, co tu jest. Tu w ogóle jak... O, coś jest. No, amunicja. Dobrze, że wziąłem tą spluwę, bo... Tam pewnie będzie trzeba za niedługo coś z nią zrobić. To w ogóle wygląda jak... tu, ten kawałek, to tak jakbyśmy byli w pociągu, nie? O, tu widzę, że typ leży. Dwa tablety. Oj. Oj. Any updates? The goat is dead. So are the other scientists. Stop freaking out and tell me where the data is stored. Find his laptop. The coordinates should be in there. Dobra, znaleźć jego laptopa. Mhm. To był już laptop. Ojeny. Windows 95? What's up? O. Have you met Herman's client yet? Tell him a new mission means new coordinates. New coordinates means a new bill. The goat is dead. I'm Mr. Client. Whoa! That's a hell of a mess you got there, boys. Well, screw that smart-ass bastard. I never liked him anyway. Hold on a sec, Mr. Client. Did Herman at least tell you what to do with the coordinates? Ty mi powiedz. Remind me. Holy fucking cow.
Will you let me eat in peace for once? All right. Follow the coordinates and stick your scanner into the ground, and then back off. When it's all done, you pick it up. Got it? If not, that's your problem. I'm not a damn help desk. So long, Mr. Client. No dobra. Do you have the coordinates? I hope you do. Things are about to get a little more complicated from here. Good thing it's been a walk in the park until now. First, find the detector. This is a mobile lab. The scientists ought to have at least one. Ja mam detektor przecież. I've already got a detector. No. You'll need to acquire an artifact to shield yourself from a scanner's radiation. If you don't, you might end up joining the Gola. How? Find an anomaly. After the emission, it shouldn't be that difficult. Then use the detector's signal to navigate it. If the Stalkers have figured it out, I'm sure you can too. After that, attach the artifact to your belt and go plant the scanner. Just try not to get killed in the anomaly. That would be rather embarrassing. Znajdź artefakt w polu anomalii. Zobaczmy. Aha, dobra, to jest pole anomalii, no. To mam znaleźć artefakt. I teraz... No i gdzie ten jest? Tu jest. Menu kontekstowe. D, upuść, dobra. Ja mam go upuścić, tak? Dobra. Coś zabrałem. I ekwipunek, no. Oj! Coś tu jest! Uciekaj, 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 uciekaj! Wow! Co to było? Wow! Wow! Ty był niewidzialny! Niesamowity! No prawie strzelbłem, nie? Cool. Wow! No. No, trochę mnie tutaj zawiódł, że był niewidzialny, bo powiem wam szczerze, dobra, i co mam teraz zrobić? Główna misja, dobra. Idziemy. O, jak? Ale przycięło. Oj, słuchajcie, ale... O, co tu się dzieje? O, czy ja patcha najnowszego nie pobrałem? Słuchajcie, strasznie mi tnie. Czy mi aż tak bardzo stalker tutaj ten? No i nie idzie grać przecież. Co tu można zrobić? No, możemy zrobić zapis. Nowy zapis. Akceptuj. Dobra. Zobaczymy ustawienia. Może mam... Grafika. No mam wysokie. No dobra. I to sam mi ustawił, nie? Ale... Resetuj ustawienia. Damy R. F. Resetuje mi może pamięć? O jeny! A już mi OBS-a przycięło, słuchajcie. No tutaj... Ogólna jakość epickie. A, bo zresetowałem ustawienia epickie, ja nie chcę epickich. Damy na razie średnie, zobaczymy czy się odmuli, bo może zawaliło mi całą kartę. Grafiki, dlatego.
No zastosuj dałem. Dałem zastosuj i co? Dobra. O, chyba będzie trzeba zrestartować. Ojeju. Ale tak nie idzie grać za bardzo chyba. No na średnich powiem wam, że tak sobie, nie? Ale... odmuliło mi kartę. Ale mnie wystraszył ten niewidzialny. Tu nie przejdę? O, coś jest. O, na średnich będzie trzeba grać, no to wychodzi. Pewnie jakbym restartował peceta i grał na średnich, to by lepiej szło. O, tu jakiś typ jest, siema. O. A czekaj, jak dam wszystkie? To szybciej jest. Sobie zobaczymy. Promieniowanie. Oj, ale patrzcie jaki ten... Wow, patrzcie jak na tym wygląda. Na całym ekranie jest. Ale super wygląda. I patrzcie, i poziom promieniowania mi idzie. No, będę musiał tej bateryjki jakiejś użyć. Znaczy bateryjki, to wygląda jak bateria. To są leki, nie? Leki na promieniowanie. O! Wszędzie jest promieniowanie, trzeba stąd uciekać jak najszybciej. Wow, promieniowanie fajnie jest zrobione. Tu nie przejdę? O, tu jest duże promieniowanie. Tu nie wyjdę. Nie to miałem zobaczyć. Tu jest przejście niby. I tu jest przejście. Bym musiał jakoś tak tędy? Przez wodę nie chcę, nie? Bo chyba mi napromieniowuje. Zobaczymy, można? O, jakie tu jest promieniowanie, spadamy. Ojeny, oj. Aż na zielono pojechałem. Dobra, zaraz leki będzie trzeba zabrać. Tutaj nie można nigdzie wyjść. Dobra, tu nie ma promieniowania, nie? Dobra, którym tam się robiło? O, dobra, teraz mi się pokazało. E, tak. E to jest jedzenie. Pyk. Aha, już nie jestem napromieniowany. Łe. Mhm. Jeszcze raz zobaczymy sobie mapkę. No jestem tu. Lipa, bym musiał gdzieś tu pobiec, ale tu nie mogę nigdzie wyjść. Tu też nie mogę wyjść. A, tam jest powrotem. To muszę zeskanować ten punkt. A, ej. Dlatego. No dobra. A na średnim można grać na średnich ustawieniach. Nie jest źle. Gdzie ten mój jest? Gdzie ten mój jest skaner? Ty, no skanera nie mam. Aha, cool. No. O, a dobra. Mm-hmm.
Czekaj, dobra, mam sens cię ewakuować? Yo. Mhm. Ach, daję buty. I'm okay. Is charging always this noisy? No, but that rock of yours is pretty unusual. Check the scanner quick. Is it charged? O, ja zejdę zaraz. Czekaj, gdzie jest Q? Gdzie jest to miejsce do zeskanowania? Pokaż mi mapkę. Mhm. Zabierz skaner? Weź skaner, dobra. To ja ten skaner miałem zabrać. Calm down. I've got some time left. Heading for the next spot. Fuck him up with a grenade! Wow! Bany granatem mnie rzucił. No nie widzę, tylko błyski widzę. Dobra, zejdę zaraz. Znowu granat. Mhm. Ty, ale ja wezmę sobie inną spluwę, przecież ta ma większy dystans, lepiej strzela z daleka. Chyba dostał. Chyba dostał. Jest zapisywanie, to chyba dostał, nie? No z daleka, na z daleka to ta spluwa jest lepsza. Ale tak z bliska to tym kałachem fali się strzela. Dobra, gdzie... Kurde, czemu to jest tak ciemno? Ja w ogóle nie... Mhm. Aha, stalkerzy tu mieli sobie ognicho, coś robili, jakiś... Pies? Jaszczurka? Kurde, pies z takimi nogami? Szczur zmutowany? Co to jest? O, dawaj! Aha! No, zjemy sobie trochę. Pyk. O, je, tylko jedną zjadę, ej! O, wódkę mają, to dobrze. Użyj, aby wyleczyć skutki. Dobra, gdzie ten, co ja go zastrzeliłem? Ty no tutaj, jest, leży. O, i granacik ma. Dawaj. Chlebek też miał, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To mi się podoba. Dobra, ale ja tu jeszcze jedno, o właśnie. To też ma amunicję. Ja dobrze słyszałem, że coś było takie... No jest... O, jeszcze jeden jest. O, i ten ma maskę! Woda jest? Jest. Kiełbasa jest. Drugi granat. No, a to... Woda czy piwo? Tu jest wódka. O. No dobra, czyli trzech leży. Tu jest kolejny. Oj, za ciężko mi będzie. Niedobrze. No dobra, to wypad w takim razie. No z tym też może wypad. To już mam podwojone, dobra. No dobra, no to zobaczmy na mapie w takim razie. Tu mamy jeszcze jeden jakiś punkt do sprawdzenia. Rozpocznij skanowanie w punkcie 2. No tu do wody nie chcę wchodzić za bardzo.
Nie było kładki jakiejś? Jest. Hmm? Tam słyszałem jakieś... coś chyba, jakieś zwierzątko zmutowane jest. Oj, oj, oj. Co tu się dzieje? To nie był wiatr, nie? W ogóle muzyka. Oj, coś mnie leje. Co to mnie walnęło? Jakiś niewidzialny typ? Hmm. No coś, jakiś niewidzialny typ mnie chyba leje. Ale... wątpię, żeby to wiatr był, nie? O! Oberwałem znowu, nie? Może na średnich ustawieniach po prostu... nie widać typa, nie? Co mnie leje. Nie ma. Ale tu trzeba podejść i tak. Ojej, zaraz zejdę. Dobra, i jak to się rot... Nic w środku nie było? Tu trup. Tu nic nie ma. Tu w środku mnie coś będzie lało? Nie, to wygląda tak, jakby tylko na zewnątrz coś to było. Jakiś wiatr czy coś? Kurde, dziwne. O. No nie mogę tam skoczyć, ale lipa. Tak jakby co chwilę coś tutaj było, takie bum bum, nie? Tam nie mogę skoczyć? Nie mogę. Ale tu mogę zejść. Co to jest? Coś tam jakby jakieś taka... A co tu jest? Tu jak sobie wejdę? Punkt widokowy taki. Oj! Oj, chyba zszedł. Oj! Zeszło się. Czytaj ostatni zapis. Ciekawe, ten ostatni zapis to będzie jak tych trzech typów rozwaliłem? Bum, bum, bum. Dotknij dowolny klawisz. Dobra. Aha, no tak. Dobra, tu nic nie było, nie? Tylko jakiś taki dziwny wiatr był. To może olejmy sobie w takim razie. No jest jakiś taki jakby wiatr czy coś? Tam dmucha. Ojej, co się dzieje z tym stalkerem? Czemu znowu tak męczyło? No, jak będzie trzeba coś spaczować. To są teraz średnie ustawienia i tak, oh, co prawda OBS jeszcze działa, no ale wszystkie gry śmigają, a tu niestety... O! No. Aha, nie mam latarki. Gdzie jestem w ogóle? Barka, ale tej barki tam nie sprawdziłem, tak powiem szczerze. Może coś fajnego było na tej barce?
mamy anomalię. O, ale zanim to tu weźmiemy, bo gościu... O. Gościu wygląda w ogóle jak z Gwiezdnych Wojen, nie? Niby jakaś antena. O, kolejny, patrzcie. Dobra, to trzeba tu ustawić, tak? Dobra, skanujemy. Dobra, ja chyba się tutaj trochę gdzieś... O. Wow, zabieraj. Zabieraj, uciekamy stąd. Sauter's premium coordinates smell like a scam. His coordinates always work like a charm. Ooh. But the emission could have thrown a wrench in the works. We'll find out soon. Oj, co tu mamy? Oj. Zim 130 wywalił się z beczkami. Oj, promieniowanie, niedobrze. Skiff! Are you there? The place is swarming with soldiers. They're gonna shut everything down, and then you'll never get out of the zone. Just one spot left. Did you hear me? Drop the down scanner and come back right now. I've got nowhere to go back to, Herman. Over and out. Mhm. Strzelanka będzie, tak? Tylko czemu tak ciemno jest? Przecież ja to nic nie będę widział. To lepiej zmienię sobie spluwę. Dobra. O, krzyże są. No, będzie trzeba zaraz się chyba wyleczyć. Wódkę się napić. Oj. Tego nic nie mogę zabrać. W razie, gdyby mi zombie wstał, nie? Dobra, a jak wezmę teraz... czekajcie, czwóreczka. A jak wezmę teraz sobie tutaj pyk, ekwipunek i na przykład co tu mamy? Piwo? A, woda! Zmniejsza głód, odzyskuje wytrzymałość i wpływ na kondycję. Dobra, a to? Zmniejsza promieniowanie. Oj, proszę, promieniowania już nie ma. Ale powinno być tak, że przez chwilę idziemy tacy... nawaleni, nie? O, safe jest. Mhm. No dobra, możemy to tutaj... Nie możemy? Już było, że możemy jakieś rzeczy rozwalać. No ewidentnie tam jest safe. No dziury ładnie robi, no. Jak do tego sejfu mam się tam dostać? Przez okno. Tu jest też jak... Oj nie, pies biegnie. A tu są jakieś takie... Czekajcie. Nie dam rady. Ale ja mam chyba dużo amunicji do pistoletu, nie? O, dziury fajne. To fajnie, to mi się podoba. O, proszę. To już dobry wypad tutaj był. No, przeszukaj. O, proszę. Dobra, 45 pocisków, ja tu mogę z pistoletu zestrzelać jak chcę. Lady nie da się przeszukać, to nie Red Dead Redemption. No dobra.
tu mam chyba kolejny punkt do zeskanowania. Tak. Ale słuchajcie, to jak wam się Stalker podoba, to dajcie mi znać, bo może coś jeszcze ze Stalkera nagram. Jak na razie to był pierwszy odcinek ze Stalkera. Nie wiem, czy będę nagrywać. Na chwilowo wstrzymuję nagrywanie Red Dead Redemption, bo chcę troszeczkę ograć Stalkera, a cisnąć kilka gier nie mam czasu na to. Gdybym nie pracował, to pewnie bym cisnął 3 odcinki dziennie. Ale słuchajcie, u mnie na PC-cie na przykład, to widzieliście, co się działo. Nagle przy załadowaniu gry na wysokich ustawieniach, nagle nie wiem, 5 klatek, 10 klatek na sekundę. Więc tutaj ewidentnie jeszcze coś by trzeba było spaczować. Przestawiłem na średnie, żeby troszeczkę RAM z karty graficznej zwolnić i zaczęło chodzić całkiem, nie? To znaczy całkiem, no tak, no zaczęło chodzić po prostu, nie? Nie mam tutaj 4090, nie mam jakiegoś super peceta, więc na ultra epickich ustawieniach nie mogę grać, a pewnie by wyglądała przepięknie. Ale powiem wam, że tu sobie połazić, poszczalać tak tego, no tak, no fajnie. Bardzo fajne, że Stalker jest w Game Passie i można sobie w niego pograć. Dobra, słuchajcie, sekcja komentarzy dla was. Zostawcie komenty, czy już zainstalowaliście, czy graliście i widzimy się w następnych filmach na moim kanale. Siema, cześć!